Kwirowski i Pawełek. Dzisiaj o spóźnieniach. Gdy byłam dzieckiem, zacięłam się w toalecie i spóźniłam się na zawody sportowe. Dostaliśmy taką oto wiadomość, trzeba uważać z toaletami. Ja kiedyś też się zamknąłem w toalecie. Naprawdę? Rasa dobrze, tak. Potem się zamknąłeś też w sobie, czy nie? Tak, to było tuż po tym. Zaprosimy na naszą antenę Piotrule. Piotrek, jaki jest twój przykład takiego największego spóźnienia w twoim życiu? No to ja po prostu zapomniałem ciasta wyjąć z piekarnika za szybko. Żonie powiedziałem, że dam radę, ale jakoś się nie udało. No i po prostu teraz mam dwie cudowne córeczki. Ale... Aha, przepraszam. Tak go nazywasz, tak? Ciastem. Takie. Różne nazwy, muszę powiedzieć, słyszałem na ten piekarnik, ale no, muszę powiedzieć, a to ciasto z czym? Z czym ta jego dzianka? Nie odpowiadaj.